ochronny wpływ wodoru przy chemioterapii. Opracował lekarz Jan Pokrywka. Badania naukowe wykazały, że komórki żyjące w wodnym środowisku, o silnym działaniu przeciwutleniającym i prawidłowym poziomie pH, potrafią same się zregenerować. Również okres pomiędzy podziałami komórki, mitozami, znacznie się wydłuża. Już w roku 1912 dr Alex Iscarrel otrzymał Nagrodę Nobla za dokonania z badań w zakresie hodowli komórek. Stwierdził on, że komórki potrafią się całkowicie zregenerować oraz trwać w tym stanie bez końca, jeżeli środowisko, w którym się znajdują, na to im pozwoli. Wodór cząsteczkowy zmniejsza nefrotoksyczność indukowaną przez cisplatynę i leku o działaniu antyrakowym u myszy. Cel. Cisplatyna jest szeroko stosowanym, skutecznym lekiem przeciwnowotworowym w leczeniu wielu nowotworów. Jego zastosowanie jest jednak ograniczone przez nefrotoksyczność. Nefrotoksyczność wynika z indukowania masywnego stresu oksydacyjnego w komórkach nerek wiodących do ich niewydolności. Istnieją wcześniejsze doniesienia, że wodór cząsteczkowy działa jako skuteczny przeciwutleniacz, ma wyraźne działanie antyoksydacyjne. Wykażemy, że wodór skutecznie łagodzi skutki uboczne cisplatyny poprzez zmniejszenie stresu oksydacyjnego w nefronach nerek. Metody. Myszom podawano cisplatynę, myszy oddychały wodorem, 1% wodoru w mieszance oddechowej. Ponadto, zamiast wdychania 1% wodoru, zbadano, czy podobne działanie ma wypijanie wody zawierającej wodór, woda nasycona wodorem, 0,8 mmol wodoru. Do śledzenia wpływu stresu oksydacyjnego na gryzonie wywołanego cisplatyną zastosowano obserwacje śmiertelności i utraty masy ciała zwierząt doświadczalnych oraz monitorowano nefrotoksyczność. Nefrotoksyczność oceniano poprzez ocenę zmian morfologicznych preparatów tkankowych oraz poprzez śledzenie najprostszych parametrów świadczących o stopniu wydolności nerek, kreatyniny, mocznika i azotubum w surowicy. Wyniki. Wdychanie mieszanki powietrza z dodatkiem 1% wodoru zmniejsza śmiertelność i utratę masy ciała zwierząt wywołaną przez nefrotoksyczność cisplatyny. Wodór był również wykrywany we krwi, gdy nasycona wodorem woda była za pomocą zgłębnika umieszczana w żołądku szczura. Chodziło o kontrolę dawki wody, a zatem i wodoru. Podobny efekt wywoływało spożywanie wody uwodorowanej, wypijanej przez zwierzęta z poidełek ad libitum. Objawiało się to istotnym zmniejszeniem śmiertelności, utraty masy ciała, poprawieniem wskaźników mocznika, kreatyniny i azotubum w surowicy, wywoływanych przez cisplatynę w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto, pomimo ochronnego wpływu wodoru przed toksycznością cisplatyny na zdrowe komórki nerek, wodór nie osłabiał działania antyrakowego cisplatyny wobec linii komórek nowotworowych zarówno in vitro i u myszy z rakiem in vivo. Wnioski. Wodór zarówno wdychany w stężeniu 1% bądź wypijany w postaci uwodorowanej wody. Woda o wskaźniku redox poniżej minus 300 mV. Wody japońskiej firmy Blue Mercury może mieć potencjalne możliwości poprawy długości, jak również jakości życia pacjentów w trakcie chemioterapii cisplatyną, skutecznie łagodząc metaboliczne działania uboczne wynikające z wywoływania stresu oksydacyjnego przez ten chemioterapeutyk we wszystkich komórkach ciała pacjenta. Może też przyczyniać się do obniżenia już zaistniałych podwyższonych parametrów wskazujących na uszkodzenie komórek nerkowych podczas leczenia cisplatyną. Wobec dotychczas niezaobserwowanych negatywnych skutków używania wody zredukowanej wodorem na żywe organizmy, zastosowanie tej wody i przy innych lekach przeciwnowotworowych wydaje się być uzasadnione. Woda o podobnych parametrach, a więc zawierająca wodór atomowy, jest od wieków osiągalna w niektórych uzdrawiających źródłach w wielu miejscach na świecie oraz była i jest uważana za uzdrawiającą.
Efekt uzdrawiający tych wód jednak szybko ulega redukcji wraz z ulatnianiem się z niej wodoru. Wodór bowiem dość łatwo przenika przez ścianki plastikowych naczyń oraz ucieka z wody do przestrzeni w butelce szklanej nad lustrem wody.